Hamburg, 10 września 2020 roku. W zlikwidowanym kościele katolickim pod patronatem człowieka Franciszka, który zaczynał swoją rolę tu w Hamburgu 12 października 1986 roku, jest dzisiaj upamiętniony Dzień Samobójców. Każą wszystkim zapalić świeczki, kościoły są zamknięte, bo panuje koronawirus. Dlaczego jesteśmy tutaj? W tym budynku Eimsbüttel 63 mieszkała Ruth Kantorowicz, Żydówka, która była ochrzczona 8 września 1934 roku, miała 33 lata, była chrześniaczką, jej matką chrzestną była Edyta Stein. Zostały we dwie zamordowane 9 sierpnia 1942 roku w Oświęcimiu. Zamordowano razem 527 katolickich Żydów. Był to mord zaplanowany. Teraz ministrem obrony Niemiec jest kobieta, która ostatnio nawiedziła Dachau, KZ Dachau z Żydami 18 sierpnia. Urodziła się w 20. rocznicę zamordowania tylu Żydów, planowej likwidacji. Urodziła się 9 sierpnia w 1962 roku. Tutaj mamy w tym domu. Jest również upamiętniony Ruth Kantorowicz Stolperstein. Doktor Ruth Kantorowicz urodziła się tutaj w pobliskim domu 7 stycznia 1901 roku. Była przyjaciółką świętej Edyty Stein. Miała chrzest tutaj w kościele świętej Elżbiety 8 września 1934 roku. Została zamordowana z 527 wśród 527 Żydów w Oświęcimiu. Było kiedyś, to mieszkała, było tutaj kino.